Mężczyzna wbija od własnej bramki, dłużej, daleki wyrzut. Bieli jest piłko w polu karny i teraz starał się. Zagrywa na lewą stronę do Marciniaka, Krawczyk. Krawczyk uderza, dłużej broni. Zdaje mi się jak łyse konie właśnie z występów w Getcie Active. Teraz uderzenie sprzed pola karnego, szczęścia próbował Sebastian Brocki. Spotkały się ze sobą drużyny z górnej połówki tabeli, teraz dogrywał piłkę w pole karne Korzemiaka. Dobrze interweniuje Burzej, Dewódzki, Dewódzki uderza, słupek ratuje Słowińskiego. Mizgajski. Dobre podanie na wolne pole, teraz okazja, Marciniak, jeszcze Krawczyk, broni Burzej, jeszcze dobitka Stanisławskiego. Teraz odegrał futsalówkę do Dudka, nie ma faulu, tak orzekli sędziowie, Korzemiaka, gol, 1-0. A wynik tego starcia otwiera Jan Dudek. Nie zagrał w ostatniej przegranej potyczce z FC Toruń. Pole karne pana Senko, a tam nie kto inny jak Korzemiaka piętką pokonuje Burzeja, 2-0. Widzew prowadzi już z Klireksem. Stanisławski. Drżenie na bramkę, był tam jeszcze rykoszet, piłka odbiła się od Cichego, ale ostatecznie... Biele strzela! Broni Słowiński. Ale nic nie wyszło z tej akcji Klireksu. Dudek i kapitalna parada Burzeja. I zaczynają tutaj dominować na parkiecie. Jeszcze uderzenie Słowińskiego, dobitka i gol! Korzemiaka! Brocki, Brocki i gol! W końcu trafia do siatki Sebastian Brocki. Zagrał teraz na ścianę do Segeta. Seget do Dewódzkiego, Dewódzki! Długo holuje piłkę. 50 sekund do zakończenia pierwszej odsłony. Dewódzki, słupek ratuje teraz Widzew. Podanie przed te pole karne, strzał zablokowany, ale teraz jeszcze Mizgajski potężnie uderzył, pasko na bramkę. Brocki wypatrzył Dubiela, Dubiel ma trewista, Dubiel, Dubiel uderza, ale tuż obok lewego słupka bramki Słowińskiego. Lewego słupka, kolejna okazja dla Klireksu i tym razem w słupek trafił Uszek. Podanie do Biela, ten wycofał futsalówkę do Cichego, Cichy, Cichy uderza i Słowiński znowu broni nogami. Barański, podanie do Mizgajskiego, a ten trafia wprost Słowińskiego. Dewódzki, Dewódzki podwojony na lewej flance. Podanie w pole karne, jest tam Seged, ale nie ma gola. Uderzył zbyt płasko, żeby trafić do siatki. Kolejna okazja dla Klireksu. Jakie się cuda stały się teraz na linii bramkowej. Rotuski z najbliższej odległości nie trafił do siatki. Pewnie za kilka minut Klireks zdecyduje się wycofać się golkipera. Cichy wyprowadza kontratak. Cichy uderza, Słowiński broni nogami. Uderzył na bramkę Tomasz Gąsior. Czysto jednak trafił piłkę, przechwyt Krawczyka. Krawczyk, Krawczyk podaje piłkę i teraz! Szybko znowił grę teraz! Dubiela w taki sposób, Brocki zdobywa gola kontaktowego. 3-2 w Łodzi. Trzymał Stanisławskiego, ten źle zagrywa piłkę do Krawczyka. 3-2, kontratakują Chorzowianie. Dubiel jest na Mizgajski, gol! Brocki! Brocki! Zdobywa hat-tricka w tym spotkaniu. Również Chorzowianie pokuszą się o sprawienie niespodzianki. Nie przechwycił futsalówki Mizgajski. Bernardesz. Radosz uderza i teraz instynktownie obronił ten strzał Kasper Burzej. Zagrana piłka do Biela. Czy tutaj doszło do przewinienia? Dwuosobowy mur postawiony przez Widzewiaków. Biel. Biel strzela i gol! 4-3 w Łodzi! Dudek, Stanisławski ma trochę miejsca, nie zdecydował się uderzyć. Marciniak, jeszcze Dewódzki. Wybija piłkę przed siebie, Seged! Seged! Seged i gol!
król polowania, Seged! Kliereksy już świętuje. Kliereks wywiezie z Łodzi komplet oczek. Te trzy punkty są niezwykle potrzebne ekipie z Górnego Śląska. Kończy się to spotkanie. Niesamowity mecz oglądaliśmy dzisiaj w Łodzi. Kliereks przegrywał z Widzewem już 0-3, ale później przebudzenie Brockiego. Trzy zdobyte bramki.